Rozwiąż równanie 4x kwadrat plus 9 równa się minus 12x. Zaczynamy od tego, aby wszystkie wyrażenia znalazły się po jednej stronie równania. Przeniesiemy wszystko na lewą stronę. Czyli dostajemy 4x kwadrat plus 9 i teraz minus 2x, jak przeniesiemy na lewą stronę równania, znajdą się ze znakiem przeciwnym, czyli ze znakiem plus. Czyli mamy plus 12x równa się 0. Na tym etapie porządkujemy nasze równanie, czyli układamy wyrażenia od najwyższej potęgi. Czyli najpierw mamy x kwadraty, czyli jest 4x do kwadratu. Później są x, czyli x jest w potędze pierwszej. Przed 12 był znak plus, więc również zapisujemy znak plus. I na końcu mamy wyraz wolny, on również tutaj jest ze znakiem plus. I to równa się 0. Na tym etapie obliczamy deltę. Wzór na deltę to jest b kwadrat minus 4ac. Wypiszmy więc nasze współczynniki a, b i c. Współczynnik a to ten, który znajduje się przy x kwadrat. Nasze a wynosi 4. Współczynnik b to ten, który znajduje się przy x, czyli u nas będzie to 12. A współczynnik c to wyraz wolny, jest plus 9, czyli c wynosi 9. Możemy podstawić nasze współczynniki do wzoru na deltę. Za b wstawiamy 12, czyli mamy 12 do kwadratu, minus 4 razy a, czyli 4, i razy c, czyli razy 9. Stąd dostaniemy. Delta wynosi 12 do kwadratu 144, minus 4 razy 4 to jest 16, razy 9 to jest 144, czyli delta wynosi 0. Ponieważ delta wynosi 0, nasze równanie będzie miało tylko jedno rozwiązanie, czyli rozwiązanie x0 postaci minus b przez 2a. Obliczmy więc naszego x. Minus b, czyli u nas minus 12, przez 2a, czyli 2 razy 4, to jest minus 12 przez 8. Możemy skrócić przez 4, czyli w liczniku zostanie 3, w mianowniku 2. Czyli naszym rozwiązaniem są x należące do zbioru składającego się tylko z jednego elementu, minus 3 drugie.